Debata dnia. Dzień dobry, Joanna Miziołek. Zaczynamy debatę dnia, a dzisiaj moimi gośćmi są Tomasz Żółciak, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. I Krzysztof Wołoćko, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry. To zacznijmy od tej gorącej sprawy, czyli Sławomira Nowaka, który wychodzi z aresztu. Wychodzi z aresztu po tym, jak sąd odrzucił wniosek prokuratury o jego przedłużenie. No i jak panowie oceniają to wyjście z aresztu Sławomira Nowaka? Był tam, zdaje się, chyba 9 miesięcy. To jest bardzo długo. On mówi o tym, porównywał się do Bronisława Komorowskiego, do tego, jak Bronisław Komorowski siedział w więzieniu, a Donald Tusk nawet w TVN24 użył takiego porównania, że Sławomir Nowak jest więźniem politycznym. Tomasz Żółciak. Z politycznego punktu widzenia ja mam ostatnio wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś takim samobiczowaniem się prawicy, nie wiem, być może wynikającym z napiętych relacji koalicyjnych. Bo jeszcze niedawno mieliśmy wywiad wicepremiera Kaczyńskiego, który po 6 latach rządów dobrej zmiany twierdzi, że wymiar sprawiedliwości w Polsce wciąż działa fatalnie. No a wiemy, kto jest twarzą tych reform w wymiarze sprawiedliwości i dzisiaj ta twarz wychodzi na konferencję i mówi, że choć od 6 lat Zjednoczona Prawica jest u steru władzy i ma cały aparat państwowości do tego, żeby Sławomir Nowak zasiadł za kratkami, wychodzi z założenia, że wciąż polskimi sprawami trzęsie Donald Tusk. To jest jakaś dla mnie ciężko zrozumiała narracja. Łączenie wywiadu dla niesprzyjającej władzy telewizji z tym, co się zadziało teraz w sądzie. Oczywiście nie ma takich kropek, których nie da się połączyć. No tutaj kropki się łączy przez to, że Donald Tusk poszedł do TVN24, powiedział, że Sławomir Nowak jest więźniem politycznym. Ktoś wyciągnął, że pani sędzia, która nie przychyliła się do wniosku prokuratury, jest sędzią z Justitii. No i w ten sposób mamy jakąś tam linię. Natomiast jest to też emanacja pewnego większego problemu, którego PiS nie jest autorem, ale skrzętnie korzysta cały czas z tej patologii polskiego wymiaru sprawiedliwości, czyli jakieś niebotycznie długie trzymanie ludzi w aresztach tymczasowych. No, 8 czy 9 miesięcy w areszcie bez aktu oskarżenia wygląda trochę dziwnie. Oczywiście nie przesądzam o winie czy niewinności pana Nowaka, bo przyznam szczerze, że te zarzuty, o których do tej pory się mówiło, brzmiały bardzo mocno i nie wykluczam, że rzeczywiście mogły mieć miejsce, no ale no nie nam to cały czas rozsądzać. Natomiast fakt, że minister i prokurator generalny ma pod sobą cały aparat prokuratorski, który nie jest w stanie w ciągu 8 miesięcy przygotować aktu oskarżenia, jednocześnie mówi, że dowody są porażające i mało tego, jest skłonny je pokazać opinii publicznej, jeżeli dalej będzie klincz między prokuraturą a sądem. Więc trochę jest tutaj takich rzeczy, które systemowo mnie niepokoją, natomiast sprawa Sławomira Nowaka rzeczywiście jest jedną chyba z ciekawszych tego typu spraw w polskiej polityce. I jeżeli te zarzuty, a przypominam, one naprawdę, to co było do tej pory formułowane, są ciężkiego kalibru, potwierdzą się, no to rzeczywiście wydaje mi się, że Sławomir Nowak prędzej czy później będzie musiał odbyć karę. Oczywiście z zaliczeniem, jak mniemam, tej kary, którą odsiedział w areszcie. Redaktor Wołoćko, Zbigniew Ziobro mówi o tym, że on ma porażający właśnie materiał dowodowy i jeżeli znowu sąd nie przychyli się do wniosku prokuratury, no to w takim razie on go przedstawi. Jaki to może być materiał i właśnie kiedy ten akt oskarżenia? Jakby nie chcę wróżyć z fusów, nie wiem jak silne materiały minister sprawiedliwości ma na pana Sławomira Nowaka, któremu dość wygodnie w tym momencie jest się ustawiać jako więźnia politycznego czasów Prawa i Sprawiedliwości. Myślę sobie tak, że ta druga kadencja Zjednoczonej Prawicy jest dla rządzących o wiele trudniejsza niż mogło się wydawać po wygranych drugich parlamentarnych
wyborach i to, że dopustem Bożym w tamtym momencie wydawało się to, że Prawo i Sprawiedliwość traci Senat, no to dziś wydaje się już drobiazgiem wręcz. Myślę, że problemem jest to, o czym często się zapomina, a co lepiej jest widoczne w momentach kryzysowych. To jest jednak dość słaba sterowność polskich instytucji i ich zagmatwanie. Bo rzeczywiście jest tak, że te areszty w Polsce, tak było za czasów Platformy Obywatelskiej, tak jest i dziś, że te areszty trwają miesiącami bez postawienia wyroków, że sprawy w sądach ciągną się bardzo długo. Na tym zwykle cierpią zwykli obywatele, którzy jakby to powoduje, że w tych sporach między PiS-em czy Zjednoczoną Prawicą a opozycją nie są skłonni zbyt mocno opowiadać się po żadnej ze stron, a zdecydowanie w niewielkim stopniu wykazują entuzjazm wobec wołania o wolnych sądach i tak dalej. No ale w momentach kryzysowych właśnie ta pewna niesterowność instytucji, o których powodach moglibyśmy mówić dość długo, ona okazuje się utrapieniem dla samych rządzących. Z pewnością jest tak, że Platforma Obywatelska, Donald Tusk, no w tym momencie mają używanie. To jest troszkę taka gra na rozdzieranie szat i podbijanie w bębenka w momencie, kiedy się czuje, że przeciwnik troszkę słabnie, tak? Albo więc że rozumiem, że pan redaktor uważa, że Donald Tusk podejrzewał już pewnie, że Sławomir Nowak zostanie z tego aresztu tymczasowego wypuszczony i dlatego ja tego nie wykluczam. To znaczy tak, że prędzej, że raczej nie jest tak, że Donald Tusk poszedł do telewizji, huknął pięścią w stół, w cudzysłów, i ktoś tam ze strachu postanowił zareagować. Myślę, że te gry polityczne są ustawiane na nieco bardziej wyrafinowanym poziomie, że tutaj faktycznie tą wiedzę były premier Polski mógł mieć i w pełni to wykorzystał. Natomiast mam też takie poczucie, że mówienie o Sławomirze Nowaku jako o więźniu politycznym Prawa i Sprawiedliwości jednak nie przekonuje większości wyborców. Myślę, że nawet część przeciwników obecnego rządu zdaje sobie sprawę, że jest to grubymi nićmi szyty spektakl polityczny. Tak? To bardzo dobrze brzmi w tej atmosferze tych podejrzeń o autorytaryzm i wszelkie tego typu ciągoty. Jakby też można powiedzieć, że różne rzeczy jakby przeciwnicy PiS mogą zarzucać tej władzy, ale ta jej siła właśnie w tym momencie, szczególnie w konflikcie z sądownictwem, a myślę, że możemy mówić, że władza sprawiedliwości jest w trwałym konflikcie ze środowiskiem sądowniczym, no to tutaj się wydaje jakby, że sądy jakoś lepiej sobie radzą, czy część środowiska sądowniczego, które zdecydowało się na taki bardzo mocny opór wobec ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, czując, że mają poparcie i znacznej części mainstreamowych mediów i zyskują poklask jednak partii opozycyjnych. To myślę, że to jest dobrze skalkulowane. Ale w czasie tego wywiadu Donald Tusk powiedział coś jeszcze, mianowicie oskarżył świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego odnośnie katastrofy smoleńskiej. No, były to takie słowa, które wielu zbulwersowały. Wcześniej był jeszcze
czy też później film przedstawiający, przepraszam, ustalenia końcowego raportu Komisji Smoleńskiej. Jak panowie patrzą, po pierwsze na ten film, po drugie no jednak na słowa Donalda Tuska, który odnosił się do człowieka, no, trudno będzie zweryfikować te słowa, czy one były rzeczywiście, no bo jednak no, nie uda nam się tego, Tomasz Żółciak. Ja myślę, że Donald Tusk po prostu wiedział, że zbliża się kolejna rocznica. Były przecież już parę dni wcześniej zapowiedzi kolejnych no, sensacyjnych ustaleń podkomisji smoleńskiej i że w TVP w takim prime time zostanie wyemitowany film potwierdzający te ustalenia. I postanowił się odgryźć. To byśmy, że, myślę, że to też jest kwestia ostatniego wycieku taśm z udziałem Donalda Tuska i Edmunda Klicha, który no, naprawdę można o tezach Antoniego Macierewicza rozmawiać godzinami w kategoriach science fiction, ale te nagrania one jednak pokazywały, że był jakiś problem natury takiej systemowej odnośnie reakcji polskiego rządu o wydolność aparatu państwowego. No jeżeli minister Klich mówił, że nie był w stanie pojechać do Rosji z tłumaczem, że musiał zamawiać raporty, płacąc za nie z własnej kieszeni, no to znaczy, że tam był jakiś... mieliśmy do czynienia z jakąś taką systemową aberracją. I te nagrania dowodzą, chociaż z tego, co chyba sam Klich mówił, to nie były nowe rzeczy, że on ich mówił chyba kilka lat wcześniej, więc tak naprawdę mówimy o jakimś przypomnieniu pewnych zdarzeń. Więc wydaje mi się, że to wszystko była kwestia tak naprawdę timingu. No, dla mnie po tym weekendzie, w którym przypominaliśmy sobie tę katastrofę sprzed 11 lat, no, najsmutniejsze jest to, że szafuje się pewnymi bardzo śmiałymi tezami, które sugerują eksplozję, sugerują jakieś świadome działania Rosji, a jednocześnie co robią z tym decydenci? No decydenci tego dnia bardziej się emocjonowali meczem Realu Madryt z Barceloną niż tym, że prawdopodobnie 96 osób mogło zostać zabitych w zamachu. No tak w skrócie można... No ale to chyba nie możemy odnosić tego po mediach społecznościowych, kto co tam napisał, bo myślę, że jednak decydentami też są na przykład Jarosław Kaczyński, który pewnie się nie emocjonował tym meczem, ale to ja już podpytam w takim razie redaktora Wołodźko no, o te słowa, które powiedział Donald Tusk, no bo były premier w Faktach po Faktach powiedział, że prezydent Lech Kaczyński po incydencie gruzińskim w 2008 roku przyznał, że sam będzie podejmował decyzję, jak będzie latał samolotem. No jednak jest to zarzucanie człowiekowi, który dzisiaj nie może się w jakiś sposób obronić takich rzeczy. To jest no, takie oskarżenie. No, moim zdaniem się jednak nie powinno pojawiać z ust polityka. Panie redaktorze, no jakby w polskiej polityce wielu rzeczy nie powinno się robić od dawna, ale są już na porządku dziennym. Ta wojna polityczna jest bardzo brutalna. Myślę, że Donald Tusk nie ma już żadnych skrupułów, żeby przytaczać opinie, których, czy słowa, których w żaden sposób my sprawdzić nie możemy. Z czego to wynika? Od katastrofy smoleńskiej minęło 11 lat. Wyrosło całe pokolenie, wyrosły roczniki, które nie pamiętają już tamtego czasu, nie pamiętają całego kontekstu. Przypomnę, że tuż po katastrofie smoleńskiej ukazał się głośny tekst profesora Krasnodębskiego Już nie przeszkadza. To był tekst, który pokazał, jak trudną prezydenturę miał Lech Kaczyński, jak bardzo niechętnie, pogardliwie, złośliwie pokazywany był w znacznej części liberalnych, mainstreamowych mediów, jaką niechęcią darzyli go politycy Platformy Obywatelskiej, Lewicy. Nie było to tak ostre, brutalne, jak dzieje się dzisiaj w przypadku Andrzeja Dudy, ale faktycznie już pokazywało, jak bardzo ta wojna, jak wielkim policzkiem dla liberalnych polityków jest to, że prezydentem został nie człowiek spoza ich
środowiska politycznego. Niestety duża część ludzi, którzy jakby myślę, że Donald Tusk kierował swoje słowa przede wszystkim do tego elektoratu, który dzisiaj bierze udział choćby w strajku, brał udział choćby w strajku kobiet i protestach. Stało się jednak tak, i o tym też może słowo za chwilę, że to młodsze pokolenie odbiera Smoleńsk, czy dyskusję o Smoleńsku jako taki temat troszkę śmieszny, troszkę groteskowy, troszkę wstydliwy, rzecz, która jakby, o której nie warto mówić publicznie, bo nie ma żadnego większego znaczenia. No to się niestety bardzo udało w opozycji, ale problemem takim bardziej skomplikowanym jest to, że każda opowieść, każdy mit polityczny, bo Smoleńsk już w tym momencie w dobrym tego słowa znaczeniu jest mitem politycznym, kiedy także jest jakby oficjalnie wspierany przez państwo, wchodzi jakby w rytm systemu edukacyjnego i tak dalej i tym podobne, zaczyna być czymś dla młodzieży nużącym, źle odbieranym, czymś jakby narzuconym z góry. I myślę, że w tym momencie jakby Donald Tusk, odbijając tą piłeczkę, bardzo brutalnie już ścinając, pokazuje temu młodemu, potencjalnemu elektoratowi, że winny tak naprawdę był prezydent Lech Kaczyński. Ja jednak chciałbym też, żeby tutaj ta strona, która dobrze wspomina Lecha Kaczyńskiego, potrafiła choćby przypomnieć właśnie takie to, co było powiedziane w tekście profesora Krasnodębskiego, już nie przeszkadza, by lepiej pokazała, jakby skąd się wzięła ta wojna i ta narastająca niechęć, czy wręcz nienawiść do Lecha Kaczyńskiego ze strony niemałej części jego. No tak, ale ja miałam wrażenie wtedy, kiedy była katastrofa smoleńska, wszyscy jako dziennikarze to mocno, tak samo jak i politycy, przeżywaliśmy, w ogóle cała Polska to mocno przeżywała i mieliśmy takie wrażenie, że w końcu się zatrzymaliśmy. Tak, ale mieliśmy takie wrażenie, że wszyscy się w końcu zatrzymamy w tej nienawiści jednej strony do drugiej strony. Okazało się, że te emocje jeszcze bardziej się rozpędziły, jeszcze bardziej, jest jeszcze mocniejsza polaryzacja dzisiaj w Polsce. No ale też minęło 11 lat i prawda jest taka, że nie ma żadnych ustaleń. No Komisja Macierewicza też tutaj nie pokazała jakichś ustaleń. Tomasz Żółciak, no dlaczego przez tyle lat nic się nie udało ustalić też z tej stronie? No to jest dobre pytanie, nawiązując do tego, na czym przerwałem wcześniejszą swoją wypowiedź. Ja nie zgodzę się tylko z tezą, że nie możemy się sugerować tym, co w social media się dzieje. No moim zdaniem po tak postawionej tezie, że właściwie to jest teza, która predestynuje nas do wojny. Nic się nie dzieje. Żyjemy sobie tak, jak powinniśmy żyć w spokoju i w harmonii. To może dlatego, że ja tego nie obserwowałam, bo nie interesuję się sportem. No właśnie o to mi chodzi, że tak jak dzisiaj u nas w gazecie mój kolega Zbigniew Parafianowicz opisuje troszkę ten temat i on używa takiego sformułowania, z którym absolutnie się zgadzam, że bardziej tematu smoleńskiego nie da się odpalić i skoro poszliśmy w skrajność, została albo wojna, albo śmieszność. Czy my po postawieniu tych tez, które padły w weekend, byliśmy świadkami na przykład ambasadora rosyjskiego, który by został wezwany na dywanik i odwołany w trybie pilnym? Czy mieliśmy, nie wiem, orędzie prezydenta, czy mieliśmy stanowisko premiera w sprawie polityki wschodniej? To są pytania, które zadaje Zbyszek Parafianowicz, z którymi ja się absolutnie zgadzam. Znaczy, to nie jest naturalne dla mnie, że po publikacji takich tez, takiego filmu nie mamy jakiegoś ciągu dalszego, tylko przechodzimy na tym do porządku dziennego. No i dlaczego to się dzieje? No, wydaje mi się, że po prostu z jednej strony poprzednia ekipa, widać, że poległa na tym gruncie dochodzenia
swoich racji, rozstrzygania, w jakiej konwencji to powinno być badane, to co wyposażeni byli nasi eksperci, ile generalnie mieliśmy do powiedzenia w tej sprawie. Natomiast obecna ekipa po prostu zawaliła na gruncie rzeczy, które obiecała, a nie była w stanie ich zrealizować. To teraz przejdźmy do kolejnej publikacji, bo już musimy zmienić temat, jeśli chodzi o koronawirusa i jeśli chodzi o ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, bo on udzielił dosyć obszernego wywiadu dla tygodnika Sieci. No i tutaj używając takich też porównań militarnych, trwa wojna, ale jesteśmy już po lądowaniu w Normandii. To jeszcze Tomasza Żółciaka dopytam, czy rzeczywiście jesteśmy już na takim etapie? Obawiam się, że możemy być jeszcze tak naprawdę w tych, nie jestem militarystą, ale w tych takich barkach, które dopiero dowoziły tych żołnierzy na plażę w Normandii, bo my ostatnio mieliśmy okazję rozmawiać z kimś, kto doskonale ma prześwietloną sytuację w Wielkiej Brytanii. A przypomnijmy, że Wielka Brytania jest dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o proces szczepień. To jest wręcz trochę tak, jakbyśmy przenieśli się trochę w czasie w przyszłość i zobaczyli, co by się stało u nas, gdybyśmy mieli podobny poziom wyszczepienia. A jednak ten poziom wyszczepienia w Wielkiej Brytanii to jest kilkadziesiąt milionów podanych dawek. Tam już zaczyna się powoli wdrażanie w życie tej mapy drogowej zarysowanej przez Borisa Johnsona, otwierania powolnego, ale jednak otwierania kraju. Od 12 kwietnia chyba otworzyły się niektóre sklepy czy ogródki piwne. No i jak na razie nie ma tam takiego wielkiego otwarcia. Ono jest dopiero planowane gdzieś w czerwcu. I to, nawet ta data czerwcowa budzi wiele obaw, bo też nie wiemy, co będzie z kolejnymi mutacjami wirusa, czy nie trzeba będzie przerabiać tych szczepionek na jakieś inne uwzględniające te nowe warianty i czy nie trzeba będzie się szczepić sezonowo, tak jak na grypę. Więc widać, że tak jak u nas jest kilka milionów już płci wykonanych, tam kilkadziesiąt i mimo to Wielka Brytania nie jest jeszcze krajem po covidowej szczęśliwości. I przed nami jeszcze, wydaje mi się, długa, długa droga. Miejmy tylko nadzieję, że ta czwarta fala, ja nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy uchronna, czy nieuchronna, ale że nawet jeżeli ona się stanie, no to choćby dzięki tej skali szczepień, którą być może do tej pory osiągniemy przy przyspieszeniu tego procesu, no to ten pik będzie po pierwsze dużo niższy niż ten obecny, który mieliśmy, a zejście z tego piku będzie no bardziej strome, a nie takie mozolne, tak jak teraz to mam okazję obserwować. I o tym porozmawiamy, ale już po serwisie informacyjnym. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, minęła 18.30. Czas na informacje dnia. Olga Bobienko. Prokuratura zapowiedziała, że złoży zażalenie na decyzję sądu, który uchylił areszt dla Sławomira Nowaka. Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował, że były minister transportu w rządzie PO-PSL może opuścić areszt śledczy, ale w zamian musi wpłacić 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Otrzymał też policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Zatrzymano mu także paszport. Sławomir Nowak został tymczasowo aresztowany w lipcu ubiegłego roku. Podejrzany jest m.in. o korupcję i pranie brudnych pieniędzy. Dzisiaj wyszedł na wolność. Miniona doba przyniosła mniej nowych zakażeń koronawirusem. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, było to ponad 12 tysięcy infekcji. W szpitalach przybyło ponad 500 chorych na COVID-19.
Wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska mówi, że sytuacja wydaje się pomału poprawiać. Zawsze sobota i niedziela są tymi dniami, kiedy tych nowych zakażeń jest mniej, ale to także wynika z tego, że jest mniejsza zgłaszalność do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Także widzimy, że zwiększa się ilość łóżek w weekend. To jest związane z tym, że pacjenci nie są wypisywani. Ostatniej doby wykonano ponad 58 tysięcy testów. To połowa przeprowadzanych badań wcześniej. Odpowiedzialny za program szczepień minister Michał Dworczyk zapowiedział tymczasem, że w tym tygodniu ponad 1 000 000 osób ma być zaszczepionych. Dodał zarazem, że wśród osób urodzonych w 1962 roku, które od dziś mogą rejestrować się na szczepienia, zgłosiło się ponad 60 tysięcy chętnych. W kolejnych dniach zapisywać się będą mogły niższe roczniki. Jeśli dostawy szczepionek będą docierać zgodnie z ustaleniami, w połowie maja preparaty na COVID-19 mają być podawane w dużych zakładach pracy. Za niespełna pół godziny w Radiobooku dostępna będzie kolejna powieść. To Jądro ciemności. Jedne z najważniejszych dzieł Józefa Konrada Korzeniowskiego, powszechnie znanego jako Józef Konrad. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła podkreśla, że utwór na trwałe wszedł do kanonu literatury światowej. To obok Lorda Jima i Nostromo najważniejsze dzieło Józefa Konrada. Ta powieść została uznana za jedną ze 100 najważniejszych książek literatury światowej. Któż nie patrzy z wielkim zachwytem i przerażeniem na świat oczami Charlesa Marlowa? Czyta wspaniały aktor, legenda polskiego teatru i polskiego radia Józef Duriasz. Nagranie pochodzi z roku 1986. Na podstawie Jądra ciemności amerykański reżyser Francis Ford Coppola nakręcił film Czas apokalipsy. Radiobook to biblioteka audio stworzona przez Polskie Radio i jest dostępna na kanałach YouTube i Facebooku. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 18:33. Debata dnia. Joanna Miziołek, Tomasz Żółciak i Krzysztof Bołoćko, a my wracamy do rozmowy na temat powrotu do normalności. Tomasz Żółciak mówił o tym, że ta czwarta fala może już nie będzie tak dotkliwa, o ile w ogóle będzie. I to samo mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Czwarta fala, jeśli się pojawi, to ze względu na zbudowaną odporność oraz dzięki programowi szczepień nie będzie już tak duża jak te poprzednie fale i będzie o wiele mniejsze żniwo, jeśli chodzi o zakażenia zbierała, no to tak naprawdę ten wywiad dla sieci jest dosyć taki optymistyczny, szczególnie, że pan minister Niedzielski dopiero co udzielał wywiadu, w którym raczej taką czarną wizję snuł Krzysztof Bołoćko, to jak będzie? Politycy, szczególnie rządzący w tej sytuacji, starają się z jednej strony trochę nas dyscyplinować, trochę uspokajać i mówić, że wszystko będzie dobrze. Myślę sobie, że niezależnie jakby od samej pandemii, czy niezależnie od samego COVID-19, czeka nas długi marsz, który się będzie ciągnął przez lata. Jakby próby gojenia ran po pandemii. Myślę o dzieciach, które w tym czasie właściwie wypadły z systemu edukacji. Myślę o rodzicach, którzy nie mogą pracować na przykład na pełny etat albo pracują na czarno. W większym stopniu dotyczy to pracowników, pracownic fizycznych, bo my szeroko rozumiana inteligencja jednak jakoś sobie radzimy na home office. No jednak te rany, które pandemia zadaje życiu społecznemu i jakby psychospołeczne skutki, one będą rozciągnięte na lata. I tutaj pojawia się bardzo ważna kwestia. Otóż przez lata zajmowałem się takimi tematami jak służba zdrowia, ochrona zdrowia, jak polityki społeczne, publiczne. I niestety dobrze wiem, że one się bardzo słabo klikają, mówiąc takim językiem. Teraz się dobrze klikają. Troszkę tak, troszkę nie. Problem jest taki, że jakby przez lata nie obchodziło nas to, co się dzieje na przykład tak naprawdę z naszą ochroną zdrowia.
widać, że Polska nie jest jakby w najgorszej sytuacji, jeśli chodzi na przykład o liczbę zaszczepień, ale jesteśmy już po wiele gorszej sytuacji, jeśli chodzi o personel, chyba bardziej o personel niż infrastrukturę. To są rzeczy, które bardzo długo leżały odłogiem. Generalnie politycy po cichu przymierzali się do prywatyzacji służby zdrowia, do de facto rozmontowywania takich instytucji jak Sanepid. No tutaj, i nie będę stronniczy, bo takie są fakty, tutaj jednak większe zasługi miała w tym względzie Platforma Obywatelska, która nie rozpieszczała publicznej służby zdrowia, jeśli chodzi o podnoszenie nakładów. To wszystko owocowało tym, że pielęgniarki, bo jakby widzimy lekarzy, zwykle widzieliśmy tylko lekarzy w tym systemie, ale to są, to jest cały personel szpitalny, kierowcy karetek, ratownictwo, pielęgniarki właśnie. Teraz widać, jak bardzo brakuje tych ludzi, jak bardzo ich praca była niedoceniana. Mam nadzieję, że to się pod wpływem pandemii zacznie zmieniać i że faktycznie te nakłady na ochronę zdrowia, na publiczną ochronę zdrowia będą podnoszone w kolejnych latach. To jest wymóg. To może już w nowym Polskim Ładzie, ale póki nie nowy Polski Ład, no to przejdźmy jeszcze do tego wywiadu. Minister Niedzielski właśnie mówił o tych uczniach, którzy według niego nowy rok szkolny mają zacząć normalnie od września. Tomasz Żółciak w to wierzy, a wakacje już mamy wracać do normalności. Ja mam problem generalnie z takimi perspektywami, co się będzie działo za ileś tygodni, a tutaj słyszę o miesiącach, z prostego powodu, no wszystkie praktycznie dotychczasowe perspektywy, które rząd zarysowywał, bardzo szybko trafiały po prostu do szuflady jako nieaktualne i to może jest tylko w połowie przytyk w stronę rządu, bo ja jestem w stanie zrozumieć dynamikę sytuacji. Wiemy, że pandemia to żywioł, musimy reagować często na bieżąco. Przekonała się o tym opozycja, myślę, która krytykowała stawianie szpitali tymczasowych, które no, całe szczęście przez długi czas stały puste, no teraz puste raczej nie stoją, ale jak widać było to potrzebne. Ale z drugiej strony no też pytanie, no w takim razie po co zarysowywać aż takie perspektywy rozciągnięte w czasie, jeżeli istnieje bardzo duże ryzyko, że to nie zostanie po prostu dotrzymane. Na tego typu może by dać ludziom nadzieję. No tak, ale to się łączy też z takim ryzykiem tak zwanego overpromising, czyli no z jednej strony dać nadzieję, bardzo fajnie, ale z drugiej strony te nadzieje bardzo łatwo zawieść potem. I potem dochodzi do kwiatków, tak jak na przykład to było ze szczepieniem kadr akademickich, gdzie mieliśmy przykłady, prawda, 30-kilkuletnich osób na przykład, które zaszczepiły się już dawno temu, a niektórzy seniorzy ciągle czekają. To wynikało chociażby z faktu, że był moment, w którym rząd zapowiedział, że może nie tyle zapowiedział, ale to były wyraźne sygnały, że jest szansa, że uda się po pierwsze wrócić do szkół, że uda się wznowić nauczanie na uczelniach w trybie stacjonarnym. No i te szczepienia kadry akademickiej zaczęły się w momencie, kiedy już wiadomo było, że studenci nie wrócą, a przynajmniej nie prędko, więc rząd też musi uważać, co obiecuje i w jakim stopniu, bo potem będzie mu trudniej zarządzać tymi nastrojami pandemicznymi w społeczeństwie. No, widzimy, co się dzieje raz na jakiś czas w tym czy innym mieście. Ostatnio mówi się głośno o proteście w Głogowie z różnych względów. I to są rzeczy, które w pewnym momencie mogą stać się trudne. Dlaczego na przykład przy takiej skali zakażeń, którą przed chwilą obserwowaliśmy, pnąc się po tej stromiźnie trzeciej fali, nie było wprowadzonego twardego lockdownu, takiego, który miał miejsce rok temu? No, oczywiście z jednej strony jest pytanie o to, czy gospodarka by to udźwignęła, ale z drugiej strony też w rządzie pojawiły się sygnały, że ludzie po prostu by drugi raz się w domach zamknąć nie dali. A to wynika po prostu z tych frustracji covidowych, które narastają w społeczeństwie, narastają wśród decydentów. Wszyscy są po prostu zmęczeni. Nie można w ten sposób bawić się na nadziejach obywateli,
tylko trzeba odpowiedzialnie zarysowywać pewne perspektywy. Dlatego ja na razie podchodzę bardzo, bardzo ostrożnie do tego typu obiet. To ja z tymi perspektywami teraz wyjdę. Szczepienie w zakładach pracy w połowie maja ma się odbyć. Przełom maja i czerwca. To dosyć bliski termin. Krzysztof Wołoćko. Myślę, że to jest dobry pomysł. Generalnie dobrym pomysłem jest otwarcie szczepień i przy zachowaniu pewnych reguł formalnych, czyli na przykład jeżeli zgłasza się senior i młodsza osoba, najpierw szczepimy seniora, ale w tym momencie jakby każdy powinien już mieć możliwość w miarę swobodnego zapisywania się na szczepienia. Myślę, że w przypadku wykładowców, kadry akademickiej i tak dalej, to był dobry pomysł o tyle, że jakby też uciszył nastroje tej dość rozgadanej, wpływowej grupki społecznej i opiniotwórczej. Zresztą podobnie jak szczepienia 40-latków. Jakby, bo wiele osób nie przyzna tego wprost. Ale ja akurat uważam, że szczepienia 40-latków, chociaż sama w nich ze względu na wiek nie mogłam brać udziału, to uważam, że to był dobry pomysł. Tylko komunikacyjnie to zostało rozegrane. Ale uważam, że absolutnie, jeżeli są wolne terminy, to ludzie powinni z nich korzystać. Tam się błyskawicznie pojawił taki efekt wow i to nawet wśród osób, które zdecydowanie nie sprzyjają temu rządowi. Myślę też, że wpływ ma na to fakt, że 40-latkowie plus minus to jest grupa bardzo mobilna, zawodowa, społecznie, na każdym możliwym polu i ci ludzie po prostu jakby w dużym stopniu się ucieszyli z tego, że będą mogli dzięki szczepieniom normalniej funkcjonować. Myślę, że pewnym pozytywem, oby tak było, całej tej sytuacji związanej z pandemią, ze szczepieniami, będzie jednak marginalizowanie ruchu antyszczepionkowego. No właśnie, bo tutaj dobrze przyszliśmy do tego tematu. Stanowi duży kłopot od dłuższego już czasu i nie chodzi tylko o szczepienia przeciw COVID-19. No właśnie, Unia Europejska chce do 25 czerwca wprowadzić paszport covidowy, paszport taki sanitarny. To jest dobry pomysł, Tomasz Żółciak? To zależy, myślę, kogo spytać o jego plany urlopowe, bo wydaje mi się, że to jest jakiś pomysł. To jest jakiś pomysł, natomiast czy to jest pomysł, który da się sensownie zrealizować? No tutaj już pojawiają się schody, no bo nie brakuje głosów w przestrzeni, w takiej dyskusji publicznej, że to będzie z kolei dyskryminujące dla tych, którzy niezależnie od tego, czy chcą, czy się nie chcą szczepić. Dla nas to będzie dyskryminujące, powiedzmy sobie szczerze. Ja na razie po prostu urlopu nie planuję, więc staram się tutaj stać obok tego problemu. No, jest to jakaś próba wyjścia z tego sytuacji. No, przecież mamy takie kraje jak Grecja, których filarem gospodarczym jest turystyka i to musi po prostu w pewnym momencie znaleźć jakieś odbicie. Dzisiaj na przykład było takie spotkanie z ministrem, wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem i ministrem do spraw informatyzacji w KPRM Markiem Zagórskim, gdzie była mowa o nowym dowodzie osobistym, który wymusza na nas Unia Europejska i jak wiemy dowód od 2019 roku i w tej obecnej wersji i w tej, która będzie aktualna od sierpnia tego roku, ma coś takiego jak warstwa elektroniczna. No i wiemy, że tam różne rzeczy można wgrać na taką warstwę elektroniczną i pytałem się, czy na przykład jest możliwość wgrania tam tego a la paszportu covidowego, czyli to mogłoby w bardzo prosty sposób niby zafunkcjonować. Przechodząc przez bramki na lotnisku, od razu czytnik mógłby teoretycznie odczytać, czy my jesteśmy zaszczepieni, czy nie, a może jesteśmy ozdrowieńcem. Na razie po prostu takich planów nie ma i wydaje się to pewnie technologicznie chwilowo trudne do zintegrowania z innymi krajami. No więc pytanie, na ile to jest realna perspektywa, ten paszport i jak on miałby mieć formułę, no bo przecież tutaj musimy mówić przede wszystkim o tak zwanej interoperacyjności, czyli o tym, żeby wszystkie kraje, przynajmniej kraje członkowskie w Unii, mogły nawzajem sobie honorować te paszporty i nawzajem je sprawdzać, czyli to musi być jakiś jeden wspólny system, którym jest wymiana danych. Mówimy też o przetrzymywaniu tych danych, no bo przecież właściwie to są dane medyczne. Więc to wydaje mi się, że to jest bardzo trudny temat i
Ja osobiście nie miałbym jakiegoś wielkiego problemu chyba z tym, żeby wprowadzić taki paszport. Tutaj mówię na gruncie takim ideowym, ale rozumiem absolutnie też tych, którzy uważają, że to może być dyskryminujące, bo pamiętajmy, no, tą osobą, która takiego paszportu w danej chwili może jeszcze nie mieć, jest, może być osoba, która absolutnie chce się szczepić. Ale no właśnie, to jest największy problem. Nie ma okazji. Tak, to jest ten problem, że w momencie właśnie, kiedy jeszcze jest część osób, które chcą się zaszczepić, one nie są zaszczepione, to może właśnie powinno się później wprowadzać te paszporty szczepionkowe, no bo rzeczywiście to nie jest tak, że ci ludzie będą jakby przez to marginalizowani, chociaż sami bardzo by chcieli tą szczepionkę dostać. Krzysztof Wołoćko, jak patrzy na te paszporty covidowe? Szczerze mówiąc, jestem za, a nawet przeciw. Znaczy za z jednej strony, za dlatego, że to faktycznie może pomóc szczególnie tym państwom, których gospodarka w dużym stopniu zależy od turystyki i których pandemia może uczynić niesamowite, czyli jeszcze większe spustoszenie, jeżeli faktycznie nie wpuści się tam w jakiś kontrolowany sposób części turystów. Oczywiście no może kogoś zbulwersuje to, co powiem, ale najłatwiej wyobrazić mi sobie w tym momencie świat jako świetnie zorganizowane społeczeństwo Izraela, które jakby społeczeństwo, mamy jakiś pociąg w tle, społeczeństwo, które tak, z jednej strony bardzo szybko poddało się restrykcjom związanym z lockdownem, twardym, naprawdę twardym lockdownem, ale też dość bardzo szybko się zaszczepiło. No ale to też świat jakby liczy się w pandemii, także liczy się cały kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny, nazwijmy to jak chcemy. No ale realia są jednak inne. I patrząc na minusy, to obawiam się, że w pandemii jednak zostaniemy z ekstra biurokracją. Że te lata między rokiem 1990 a 2020 to był czas chyba takiego największego w dziejach ludzkości swobody przemieszczania się, tak świetnie rozwiniętej masowej turystyki, tego globalnego handlu z bardzo długimi łańcuchami dostaw między producentem a konsumentem, że jeżeli faktycznie będzie tak, że te przeróżne wirusy, koronawirusy będą mutowały coraz szybciej, a na to pojawiały się albo przechodziły ze zwierząt na ludzi, to jednak będziemy żyli w coraz bardziej ściśniętym i poddanym restrykcjom świecie. Przypomnijmy sobie, że po 11 września 2001 roku nagle pojawiły się na lotniskach, takich ludnych miejscach, dodatkowe obostrzenia, te względy bezpieczeństwa i tak dalej okazały się jednak istotniejsze niż te sprawy związane jakby z wolnością jednostki, z prawami jednostki. I troszkę się obawiam, że pandemia grozi nam jednak czymś podobnym. Daleko mi do fascynacji jakby liberalizmem, czy wręcz neoliberalizmem, ale myślę, że faktycznie no, żyjemy w takim świecie, w którym szereg takich praw, do których byliśmy przyzwyczajeni i swobód, swobodnego stylu życia będzie jednak w coraz większym stopniu negowana. To są szalenie złe wiadomości. Jakby politycy nie lubią ich społeczeństwom przekazywać, ale ten taki świat, który znamy z seriali dystopijnych, on nie musi się jakby przenieść na rzeczywistość w skali 1:1, ale jest jednak o wiele bardziej prawdopodobny niż był niestety kiedykolwiek. To przejdźmy od takiego pesymizmu do projektu Krajowego Planu Odbudowy, który nie spotkał się podobno z entuzjastycznym odbiorem brukselskich urzędników. Tak pisze dziennik Gazeta Prawna. No to zapytam Tomasza Żółciaka, no bo on w dzienniku Gazecie Prawnej. Jak to jest? Przeszliśmy od pesymizmu do innego rodzaju. Pesymizmu. No cóż, generalnie wydaje się, że teraz wchodzimy w taki kluczowy moment z dwóch powodów. Z jednej strony
mamy Krajowy Plan Odbudowy. To jest taki dokument przepastny, liczący 250 stron, w którym pokazujemy, w jaki sposób chcemy wydać pieniądze z Funduszu Odbudowy. To jest dokument, który wykuwamy tutaj w Polsce. On przez ostatni miesiąc był konsultowany. Są pewne zastrzeżenia co do tego, jak te konsultacje wyglądały, ale nie wchodźmy w to. I on do 30 kwietnia musi być przesłany do Komisji Europejskiej. Potem stanie się dokumentem Komisji i to Komisja będzie musiała go bronić przed ewentualnymi uwagami innych państw członkowskich. Przypomnijmy, że każde państwo członkowskie podobny dokument składa. No i rzeczywiście to jest jakby jeden obszar. I tutaj są jakieś problemy dotyczące tego, co ten dokument zawiera. Komisja ma jakieś swoje uwagi. Rząd co prawda koryguje aktualnie ten dokument. I to jest ciekawe też ze względów relacji z opozycją, bo okazało się, że rząd troszeczkę stara się zrobić taki krok wstecz i na przykład do Komitetu Monitorującego wdrażanie pieniędzy z KPO włączy samorządowców. To był jeden z głównych postulatów opozycji przecież. I w ten sposób dochodzimy do drugiego obszaru, czyli ustawy ratyfikującej zasoby własne Unii Europejskiej, czyli ustawy, która uruchomi pieniądze z Funduszu Odbudowy. I ta ustawa jutro staje na rządzie, co oznacza, że wchodzimy w okres takiego poważnego stres testu dla całej koalicji rządzącej, no bo wiemy przecież, że ziobryści twardo do tej pory zapowiadają, że zagłosują przeciwko tejże ustawie, bo są przeciwko Funduszowi Odbudowy w takiej formie. Więc jutrzejsze posiedzenie rządu będzie bardzo takim dobrym prognostykiem pokazującym realny stan gry. No jeżeli ziobryści zagłosują przeciwko, no to można się spodziewać, że dopełnią swego i w Sejmie też zagłosują przeciwko, chyba że uruchomione zostaną jakieś scenariusze polityczne, których nie sposób teraz przewidzieć. Ale rzeczywiście jest to... Są to dwie rzeczy, KPO i zasoby własne Unii Europejskiej, które politycznie będą takim głównym, taką busolą polityczną tego, co, jak upłynie nam kwiecień i co się może wydarzyć i być może zdefiniują dalsze losy Zjednoczonej Prawicy. Janusz Kowalski zresztą na Twitterze też mówił o tym, żeby Solidarna Polska sprzeciwiała się między innymi właśnie KPO Funduszowi Odbudowy, który jutro będzie rozmawiany, będzie konsultowany na rządzie. Jak to może się skończyć? Czy rzeczywiście może się skończyć tak, że Zjednoczona Prawica no, nie przetrwa tych funduszy odbudowy, czy wprost przeciwnie? Gdzieś tam ziobryści już się dawno z Jarosławem Kaczyńskim, z Prawem i Sprawiedliwością w tej sprawie dogadali. Krzysztof Bołoćko. Szczerze mówiąc, rzecz nie jest oczywista. Znaczy, z jednej strony te napięcia w Zjednoczonej Prawicy, która być może już jest zjednoczona tylko w cudzysłów, są na tyle głębokie, że wszystkie strony sporu czekają jakby na dobry pretekst, żeby się rozstać i wtedy najprawdopodobniej odpowiedzią byłyby przyspieszone wybory czy wcześniej rząd techniczny. Chociaż niedawno czytałem w Gazecie Wyborczej artykuł Pawła Wrońskiego, którego trudno też podejrzewać jakąś specjalną sympatię dla rządu Zjednoczonej Prawicy, mówiąc eufemistycznie, w którym on twierdził, że jest to jednak scenariusz rozpadu Zjednoczonej Prawicy jest mało prawdopodobny. I dlaczego mało prawdopodobny? No, myślę sobie też tak, że jednak każdy z tych aktorów politycznych ma bardzo dużo do stracenia na wypadek utraty władzy, ale także pojawiają się punkty, znaki zapytania w przypadku choćby Platformy Obywatelskiej, której część polityków, dajmy na to, może nie kwapić się zbytnio do przyspieszonych wyborów, ponieważ... A dlaczego? Czy to się Platformie teraz nie będzie opłacać, bo co? Bo Szymon Hołownia rośnie i tak naprawdę chyba wybory najbardziej jemu by się opłacały. To jest najprostszy powód. No i zresztą sam Szymon Hołownia, właściwie on tą frazę o tym, że w cudzysłów Kartagina powinna być zburzona, czyli że przyspieszone wybory powinny odbyć się wcześniej, powtarza przy niemal każdej okazji i właściwie już chyba troszkę się zapędził w tej krytyce rządów, co szczególnie
rządu, co szczególnie dobrze było widać w przypadku jego własnych szczepień, ale faktycznie jakby czasami odnoszę wrażenie, że to Polska 2050, czyli Szymon Hołownia, przede wszystkim jest zainteresowany tymi przyspieszonymi wyborami. Natomiast no, ta sytuacja nie jest czytelna. Być może kilkanaście, kilkadziesiąt osób w Polsce wiedzą ze stuprocentową, czy bliskiej stuprocentowej pewności, co stanie się w najbliższym czasie w polskiej polityce. My jednak jesteśmy skazani na znaki zapytania. Plusem jest, znaczy jakby sytuacja Prawa i Sprawiedliwości po ponad roku już pandemii także wciąż nie jest najgorsza. No jednak partia, która faktycznie ma za sobą trudny czas, ciągle ma około 30% poparcia, która dodatkowo liczy na to, że środki z Funduszu Odbudowy pozwolą jej wzmocnić sympatię wyborców elektoratu, która liczy na to, że jesteśmy jednak w momencie pewnego pandemicznego przesilenia, nie powinna być zbyt skłonna do przerywania czy przewracania stolika. No, ale to ja jeszcze Tomasza Żółciaka tylko podpytam dosłownie 10 sekund, czy też obstawia przyspieszone wybory i czy opozycji by się teraz one przydały, czy nie? Nie, absolutna zgoda, że najbardziej one się opłacają Szymonowi Hołowni, który jest w takim politycznym gazie cały czas i zbliża się sondażowo do Koalicji Obywatelskiej. To z kolei może zniechęcać Koalicję Obywatelską, natomiast raczej po stronie Zjednoczonej Prawicy obstawiałbym rząd tymczasowy z perspektywą tego, że zobaczymy co dalej. Dziękuję serdecznie. Tak, przepraszam. Tomasz Żółciak, Dziennik Gazeta Prawna, Krzysztof Wołodźko, Gazeta Polska Codziennie, Joanna Mziok, dziękuję serdecznie.